Wojciech Owczarz, prezes Fundacji Ekologicznej Arka. Dziś jesteśmy w Chojnicach w ramach ogólnopolskiej trasy Leśne Puzzle, dlatego że te puzzle układamy w całej Polsce po to, żeby promować Międzynarodowy Rok Lasów. I wcześniej byliśmy na przykład wczoraj w Toruniu, jeszcze był Koszalin, były Kielce, Opole, Katowice, także dużo miast, które odwiedzamy właśnie po to, żeby promować tą akcję, ale też mówić o tym, że tak naprawdę lasy są dla nas bardzo ważne, a codziennie o tym zapominamy. Jestem Milena i mam lat 6. Dobrze, powiedz mi, co dzisiaj robiłaś na rynku? No, układałam puzzle. A co to były za puzzle? Jakieś niespotykane? Spotykane, bo w Chojnicach są lasy. I co na tych puzzlach było, powiedz nam? No, las. A podobało ci się układanie takich dużych puzzli? Tak. A było trudno? Trochę tak. A powiedz mi, lubisz też chodzić na wycieczki do lasu? Tak. Często chodzę, kiedy mój wujek jest. I co takiego fajnego można w lesie robić? No, się bawić, jak jest taki plac zabaw. A jakieś roślinki tam fajne rosną? Tak, drzewa. Najwięcej jest drzew. I są takie tam roślinki. I ten, i kiedy przychodzi babcia i wujek, to ja z nimi jadę na rowerach, ale dziś też jadę. Chyba dziś, kiedy babcia się zgodzi. Każdy z nas lubi układać puzzle, więc to jest taka forma troszeczkę z pogranicza zabawy, gdzie wciągamy ich już jak gdyby od najmłodszego w edukację ekologiczną. I myślę, że fajna forma, bo są zadowolone i później wiem, że czy to w szkołach, jak to układamy podczas roku szkolnego, czy właśnie w przedszkolach teraz, to później często do tego nawiązują i nauczycielom już łatwiej jest prowadzić taką typową edukację ekologiczną.